Hej widzowie, a tutaj tradycyjnie pokażę wam walkę z perspektywy przeciwnika. Zwróćcie uwagę na kierunek ułożenia jego ustawienia ogonowego podczas walki. On cały czas nakurwiał Hinery Komi, trzymając ster wysokości do góry i ster kierunku w lewo albo w prawo i cały czas nie puszczał tych kierunków. No ale i tak mu to nie pomogło, ponieważ wykonywanie Hinery Komi ma swoją cenę. Pierwsza faza starcia, kiedy się na niego nadkierowuję i spadam do ataku Boomen Zoom, na co on musi odpowiedzieć podnosząc nos i tracąc energię. Oczywiście ja ani myślę latać na czołówki i unika. Ale teraz przeciwnik zrobił Hinery Komi i wsiadł mi na ogon. Tyle tylko, że to go kosztowało energię i przez co ja jestem w stanie bez problemu mu uciec. A ponieważ umiem manewrować z przeciwnikiem ostrzeliwującym mnie siedzącym na ogonie tak, żeby mnie nie trafił, to tak na dobrą sprawę nie ma większego zagrożenia. Tutaj Speedy dał lekko nos samolotu do dołu, żeby odzyskać straconą energię i to mi pozwala spaść na niego w podobnym stylu jak przed chwilą. Oczywiście ja nie myślę latać na czołówki, znowu ją wymijam. A Speedy stracił energię poniżej 200 km i jazd. I w momencie, kiedy wchodzimy do pętli, no jest w niekorzystnej sytuacji. No i spójrzcie. Oczywiście ster kierunku w prawo, ster wysokości do góry i na kurwie Hinery Komi. Co powoduje, że tej energii niestety nie odzyskuje. A ja jestem w stanie manewr kontrować, odpowiednio operując przepustnicą i samemu używając Hinery Komi z pozycji, z których ten manewr wychodzi dobrze. Aczkolwiek Hinery Komi ma tutaj tą zaletę, że przeciwnik się wywija i nie daje mi okazji do czystej sytuacji strzeleckiej. O, tutaj się na nim tylko zabłyskało i tyle z mojego strzału w jego lewe skrzydło. Tu niepotrzebnie zrobił obrót lotkami. Jakby kontynuował to Hinery Komi w tej płaszczyźnie, w której zaczął, no to mogłoby to wyjść lepiej. Powinien zmienić kierunek tego Hinery Komi, jak już tak koniecznie chce je robić na przeciwny. Może by wtedy rozpoczął coś w rodzaju nożyc. To jest właśnie jedna z tych sytuacji, w której Hinery Komi nie wychodzi dobrze. Znaczy parę sekund wcześniej była, kiedy on był obrócony brzuchem do góry i ster kierunku, jak widzicie, ma skierowany w prawo.
Także jego nos, patrzcie na kursor myszy, miałby mniej więcej iść w ten sposób. Tyle tylko, że takie zachowanie to jest w meczach AB. Podczas meczy niestandardowych 1 na 1 dzieje się to jakoś inaczej. No i ja tego po prostu nie ogarniam, dlatego pojedynków nie gram. To jest właśnie przykład tej pozycji, o której mówiłem przed chwilą, że tu nie wychodzi z takiej pozycji dobrze. To też przeciwnik słusznie zrobił, że wyprostował do zwykłej pętli, ale teraz znowu próbuje Henrykowi i znowu z nie najszczęśliwszej pozycji. To koniec końców kosztuje go przegranie pojedynku. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!